Cześć, słuchajcie, przychodzę do Was już z kolejną częścią tego filmu, ponieważ to jest wieloetapowa część. Także w tej chwili odkleiłam papierowe, kolorowe elementy. Słoik sobie wysycha, ponieważ one są były cieniowane białą, różową i turkusowym kolorem. Do środka mogę włożyć rękę, bo inaczej nie mogę go obrócić, żeby pokazać Wam. W ten sposób na słoiku powstały elementy choinki i serduszka przezroczyste. Dlaczego tak? Dlatego, że jak włożymy świeczkę do środka i zapalimy ją wieczorem, to przez te właśnie puste przestrzenie serca będzie wychodziło światło i to będzie bardzo fajny efekt. I tak się robi lampiony. Można używać różnych kolorów. Ja użyłam białego, turkusowego, takiego niebieskiego, morskiego, przepiękny kolor różowy, burgund. I na koniec ośnieżyłam to białą farbą, żeby troszeczkę dodać takiego mroźniejszego klimatu. Dzisiaj upały 30 stopni, u mnie jakieś burze, nawałnice, wiatr, teraz pada deszcz, już się ochładza i postanowiłam, że zrobię właśnie w tym czasie taki dekoracyjny lampion. Efekt będzie fajniejszy, jak zapalę świeczkę i pokażę Wam. Także jest to bardzo ciekawy, oryginalny pomysł na balkon, do ogródka, do restauracji, do pubu, postawić na przykład na schodach, żeby był klimat wejścia do mieszkania. Naprawdę wygląda to super, a najlepszy nastrój jest, jak zgasimy światło, zapalimy świeczkę i wtedy będzie wyglądało bardzo romantycznie i tajemniczo. Tutaj mam pędzelki i farby i wycinałam z papieru właśnie te elementy, przykleiłam na wodę i tak wygląda słoik, który się suszy. On za 10-15 minut, farba akrylowa bardzo szybko schnie i będzie już gotowy. Tylko jeszcze do dekoracji tutaj można zrobić jakąś kokardkę i super będzie wyglądał lampion. Wkładamy świeczkę, może być mniejsza, większa, jak chcecie, żeby rozświetlić te elementy. I no i co? I efekt jest taki po prostu i zachęcam Was do zrobienia takich dekoracyjnych lampionów właśnie no teraz na okres wakacyjny i nie tylko, przydadzą się na pewno w każdej sytuacji. Także to tyle z tej strony. Pozdrawiam Was serdecznie, piszcie komentarze, proszę o kciukaski w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii DIY. Pa, pa!